Hello, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony. Witam w kolejnym odcinku z Fear and Hunger 2 Termina. Moi drodzy, skończyliśmy ostatnio sobie tutaj w tym domku. I powiem wam osobiście, no miałem lekką przerwę. Lekką, to mało powiedziane, że lekką przerwę, bo w sumie nie było mi cały weekend. Łącznie z piątkiem i tak troszeczkę też nie wiem, co tu robiłem, ale już sobie przypominam powoli. Wiem, że tutaj oglądaliśmy sobie ten film i tutaj była nasza pani reporter, z tego co pamiętam, która opowiadała o morderstwie. O morderstwie. No właśnie, i znów piękne komentarze z waszej strony, jak zwykle. Piękny odzew, piękne wyświetlenia Fear and Hunger, nie to co The Binding of Isaac. Ale ja wam oczywiście wszystko zaraz opowiem, co się będzie dalej działo, tylko może właśnie zacznijmy już sobie tutaj przechodzić. Dobra, przejście jest całkowicie zablokowane przez pudełka. Dobrze wiedzieć. To pudełko jest nietykalne dla nas, to też dobrze wiedzieć. Dobra, wydawało mi się. Również mówiliście mi, że ci panowie, w ogóle klawisz C, co on robi? Nic. Aha, X to jest po prostu X. X to X. To chyba Gutla wpisał. Nie pomyliłem twojego niku? Chyba nie. Jeżeli pomyliłem, to przepraszam. O kurde, coś słyszę. No i coś tutaj jest chyba. Co tam może być, jak myślicie? Pralka. Sprawdzaj pralki. Pamiętam to. Pralka mocno się trzęsie. Jest kłódka mechaniczna z czterocyfrowym kodem utrzymującym zamkniętą pokrywę. Sprawdź. Szklana szybka jest brudna i brudny płyn zalewa ją od środka. Ale to coraz bardziej wali. Jednak szybko nie widać się żadnego prania. Czasami słychać uderzenia, sugerujące, że w środku znajdują się jakieś przedmioty. Okej. Dobra, możemy siłą otworzyć maszynkę. Znaczy maszynkę. Pralkę. Wyłaśmy hasło. Znajmniej miał być czterocyfrowy kod. 1, 2, 3, 4, 5. Jakoś jak trafię, to robię konkurs. No właśnie. Czterocyfrowy kod. Ale to jest set the password. Ustaw hasło. Dobra, spróbujmy ją otworzyć własnoręcznie. Tylko tak, tutaj koleżka już widać, że jest na głodzie. Marina jest głodna również. 11, no dużo to nie dało. Jebździdy nie trafiać. Pięknie. Nie no, kurde faja. 41 hunger. Levi, ty to może zacznij tu heroinkę troszeczkę brać, co? Mamy dwie dawki w sumie. Dodaję ci ładny state. Dobra. Apaj. Ale odlot. Dobra, no widzę, że Levi jest już w sumie wyleczony. Dla niego to już tam luz blues i orzeszki. Jego już nic kurwa nie rusza. Dobra, przejdźmy sobie na Axe. I tak, ja bym tobie, kochaniutka, dał troszeczkę jedzonka. Kochaniutka, dałbym ci troszeczkę jedzonka. Jeszcze zgodna jest? Nie, nie jesteś głodna. Okay. Dobra, przeszukajmy. Investigate. Tutaj nic nie zobaczymy. Otwórzmy. Puste. Otwórzmy. Puste. No i ostatnie, które możemy otworzyć. Również puste. No ta krew w tej pralce jest dosyć interesująca. Tylko czy już jej zeszło? Zeszłej. Okej. Okay. Spróbujmy jeszcze raz siłę otworzyć. Być może teraz chłopaki i... No w sumie chłopaki. W sumie chłopaki. No nie powiem, teraz było mocne uderzenie, ale nadal niestety nic z tym się nie stało.
Rozumiem, że innego przejścia tutaj raczej nie będzie. Tak, bo to jest przejście z tymi pudełkami. Wygląda na to, że boiler nie był używany przez dosyć spory czas. Również nic nie ma. Jest zablokowane. Okidoki. Tu chyba już więcej nic nie znajdziemy. No musimy znaleźć ten czterocyfrowy kod. Który pewnie będzie ciężki do znalezienia. Tylko czemu tu jest otwarte? To jest też pytanie z milion punktów. Rozumiem, że wszystkie tutaj te przejścia... O, tu jest otwarte. No to mnie zaskoczyli. Dzień mnie z zaskoczenia będę. Dobra, jakieś tam specjalne pudła. To też nas nie interera, ani kici. Tu coś może być. Moldy crates, niestety nic. Że dziwne, że nam pozwolili w ogóle to otworzyć. Rozumiem, że tu też się przejść nie da, no trudno. Czyli piwnica o dziwo była bezpieczna. Piwnica o dziwo była bezpieczna. Nie powiem, bardzo jest to dziwne. I frustrujące poniekąd. Że tutaj przejścia nie było. Mamy master key, to co pamiętam. To wchodzimy na górę. Wchodzimy na górkę. Apartament, drugie piętro. Raczej pierwsze, bo to się inaczej jakoś obliczy. Pierwsze piętro to jest dla nich... To jest dla nich tak jakby parter. Dobra. Drzwi są oczywiście zamknięte. Możemy użyć tutaj master key. Tylko czy master key będzie zużyty? Mam nadzieję, że nie. Dobra, tu nic nie ma. Jest tutaj spleśniałe łóżko. Mógłbyś się przespać i odpocząć, jeśli byś chciał, chociaż... alarm bije w twojej głowie, że ktoś może przyjść do tego apartamentu. Na razie tutaj nie śpimy. Nie czuję takiej potrzeby jeszcze snu. Te książki... Wręcz rosną razem ze względu na biały nalot obejmujący cały ten budynek. Dobra, tutaj też nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Jak mówiliście mi, że każda lodówka w sumie posiada ten white vial, wcale nie. Wcale nie, to jest w ogóle, to widać, to jest pleśń właśnie tutaj. Aha, drzwi są po prostu takie jakby, wiecie, zarośnięte tą, tym białym nalotem. Czym jest ten biały nalot? To samo. Dobra, mam mastyki. I powiem wam, że coraz... You're getting scared. Dobra, nasz ktonsens, czy nasza ktonsens, ja do ciebie będę mówił per kobieta. Wiem, że mieliśmy rozmowę na... Na czacie, czy na czacie? Boże, co ja gadam? Nie na czacie. Na komentarzach, komentarzach. Ale ja jestem osobą raczej, która... Czy nie zrozumcie mnie źle. Ja naprawdę nie mam nic do osób transpłciowych, ani z tych rzeczy, czy ogólnie LGBT, Q, X, Y, Z. Mniejsze. Ale no, ja po prostu... No, ciężko mi nazywać osoby bezosobowo. Nie umiem. Więc tak jak właśnie mi powiedziałaś, będę cię po prostu nazywał kobietą. Więc tak, nasza ktonsens jest tym naszym bebzikiem, widzę, że jest głodna. Dobra, wygląda na to, że on teraz w przeszłości był intensywnie używany. Teraz leży po prostu na podłodze, tak jak większość rzeczy w tym budynku. Widzę, że w ogóle to był jakiś muzyk. Dara, ale też nic nie możemy z tym zrobić. Bo chyba nawet nuty jakieś. Zastanawiam się, czy przypadkiem, nie będąc w tym budynku białym nalotem, nie zrobimy sobie jakiejś krzywdy. Dobra, masy kij oczywiście. Dobra, drzwi nie chcą się otworzyć. Musi być jakiś system zabezpieczeń od środka. Ale zinspektujmy to. To jest czwóreczka. Albo w ogóle właśnie spróbujmy sforsować to wszystko. Zobaczymy, czy nasz ktonsens mając 15 minda, czy on może oszaleć. To mnie bardzo interesuje.
12, ale powiem wam osobiście, że góle są... Zacznie weak. Mega weak. I powiem wam, że nie wiem, czy ta nekromancja w ogóle ma jakikolwiek sens. Czy ona jest taka naprawdę OP? No nie wiem. No nie wiem. Nie ma. Tu też nic nie ma. No właśnie. Kurczę, te pokoje nie posiadają nic w sobie. Ten w ogóle budynek jest taki dosyć tupowaty. Wszędzie jest ta pleśń, ten biały nalot. Ten biały nalot cholerny. Szukamy jakiegoś czterocyfrowego kodu. Zastanawiam się, czy przypadkiem to na przykład nie jest ułożenie drzwi. Jest tak cicho. Najprawdopodobniej nikt nie usłyszałby twojego krzyku tutaj. Tu jest w ogóle zablokowane wejście na górę. A wiecie, co oznacza zablokowane wejście na górę? Że zaraz pewnie przyjdzie ta babcia. Masyki. Levi jest osłabiony z głodu. No oczywiście dajmy mu coś do jedzenia. Levi. To nie jest Levi, to jest Levi. Dobra, kolejny Droid Meat. Oki. Widzę, że Dark Marina no już potrzebuje czegoś, co by mogło ją pomóc w umyśle. Ale Black Matter, możemy również to zjeść. Dodaję state zatrucia. Tylko pytanie, czy state zatrucia działa na nasze zombie? Działa, kurde, no. Na kogo to nie działało? Pamiętam. Dobra, healing. Dobra, dajmy ten white vial. Nie chcę books. Healing. Dajmy gorzałkę. Niech się napije. No i od razu lepiej. To nie ma w ogóle o czym mówić. Kolejne wyrko, tylko no... O, jest skrzynia i to nawet normalna. No niestety nic nie było. Ja się nie zgadzam, że to jest 50 na 50. To nie jest 50 na 50, na pewno nie. Widać, że gra po prostu robi na złość. Naprawdę. Nie wierzę w takie przypadki. Masyki kolejny. Nic tu nie ma, cholera, no. Po co my tu weszliśmy? Po co i na co? 8, 13. Może tu się nie zgadza jakaś kolejność. Ewentualnie może, nie wiem, otwarte, zamknięte drzwi. Coś robią. W sensie, no są jakoś bardziej opisane, nie wiem. Są kluczem, są kodem. To lepiej. What? O, koń Rafał. O, i teleskop. Wydaje się, że teleskop jest starannie ustawiony, ale... Nie możesz powiedzieć dokładnie na co, ponieważ okno jest ukryte białym gównem. Jestem bardzo wulgarny. Białe gówno. Biała kupa. Lepiej. Nie tłumaczę wam tego, bo myślę, że no... Bez sensu. Widzicie zresztą, że to jest... Tak. Dobra. Stoi tutaj dumny posąg końskiego łba. Posąg, czy tatua nie wygląda na ciężką, zbyt ciężką. Prawdopodobnie mógłby się popchnąć bardzo łatwo. Tylko w którą stronę? Dobra, opuszczujmy ją. Jest tutaj definitywnie. W ogóle to jest konstelacja. Tu jest konstelacja kunia. Czy jest coś takiego jak prawdziwa konstelacja konia? Konstelacja konia. Chyba jest. Wiesz, to czy to jest to? Podobna. Konstelacja Pegaza. Pegaz. Ej, chyba to jest to?
Odwrócona konstelacja Pegaza. Tak, no. To jest odwrócona konstelacja Pegaza. Ja bym to zaraz pokazał, ale... Tylko co to daje? To jest odwrócona konstelacja Pegaza 100%. Nie wiem. Muszę pomyśleć, co tutaj się dzieje. Dobra, ja to przemyślę sobie i w samym razie do tej zagadki wrócę. Co w ogóle, no właśnie, wiedziałem. Tu coś jest. Bla, 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 bla. Nic? Nic. Dziwi mnie to, że te wszystkie toolboxy, które tutaj są, są niestety nietykalne dla nas. W sensie, no jakieś tam randomowe toolboxy, prawda, i tak dalej. Jakieś narzędzia, ale nic innego tutaj nie ma. Kurde fajka. Dobra. Drzwi zamykane są na prosty zamek. Na rękopisie znajduje się pismo. Proszę nie przeszkadzać. Możemy masterki oczywiście. Poprzeszkadzajmy trochę. Chociaż te lalki, kurde, są... Creepy w chuj. Laleczko? Lalunio? Obujętnie. Oż ty w dupę węża! Nie wiem, czemu nie przeszkadzać. Nie przeszkadza, nie przeszkadza, nie przeszkadza. To jest kuń? Nie. Rekmarina starting feel hungry. Dobra, widzę, że na mind on nie narzeka. Czy ja chcę spróbować z tym czymś walczyć? To jest pytanie za milion punktów. Rotten meat. Który zwierz nie dostawał choroby? No bo widać, jakby nie patrzeć... Czarna materia to też dawała ten state zatrucia i niestety... Ale na naszego... Ziomalka to działało. Aaa, goat nie miał. Okej, wiem. Już wiem. Jeden, no dużo to nie daje. Ale to słabo, powiem wam szczerze. No naprawdę, nie wydaje mi się, żeby używanie tych zombie było czymś dobrym. W sensie czymś takim, co nam pomoże dalej. No chyba, że naprawdę nie ma co się przywiązywać do naszych sojuszników. Dobra, walczymy z tobą. Czym ty kurwa jesteś? Ja pierdzielę. To jest w ogóle sąsiad. Coś jest przykład do twojego poziomu. Czujesz jego nieświeży oddech. To możemy atakować. Może w głowę. Nie wiem, próbujemy. Ej. To było easy. Obszukaj. Rusty pipe, czyli mamy... Mamy zardzewiałą... rurkę. Dobra, soul is too corrupted. Ej, no to myślałem, że on jest dosyć mocniejszy. On jest taki w sumie, no... ale niedobry. Okej, okay, mamy trofeum. Ej, to nie żałuję teraz, że to otworzyłem. Myślałem, że on jest cięższy do pokonania. No właśnie, tu mamy to samo, tylko że... nie mówiąc w szolalkach, no. Dużo lalek. Dużo laluniek. Idziemy dalej na prawo. I kolejna toaleta. Tam tu nie mieszkasz. No dobra, nie widzę sensu przebywania tutaj. Jeszcze raz sprawdźmy pokoje tylko. 9. Tam była 8 na początku. Tak, tak. 8, 9... Tu 10 będzie. Tu jest 11. 12. I 13.
Niestety, ale nadal nie wiem, jakim robić kodę. Bo tutaj też nic nie widzę. Ale na przykład lustro też nic nie wskazuje. No trudno, nieważne. Jeżeli macie jakieś tipy co do tego kodu na samym dole, a wierzę, że tam na dole może być kolejna rzecz, która nam pomoże przejść dalej w kościele. Tak najbardziej piszcie. Piszcie tipy. Dobra. No to wychodzimy stąd. O, drzwi są zamknięte z drugiej strony. What? No nie żartujcie sobie teraz. Nie żartujcie sobie. Dobra, zapasowe klucze do apartamentów. No nie róbcie sobie jej, proszę. I co? Nigdzie nie mogę przejść? My tu zamknięci? Czy co? Ej, jakie jest to wyjście? Karin Sauer, komentator. Patrzę, czy nie ma żadnego kodu tutaj. Tak, tak, tak. 28 ulicy. Dobra. Tam były gdzieś chyba podane apartamenty. 2, 6, 11, 13. Ej. I nie wiem, czy to nie jest właśnie ten kod. 2, 6, 11, 13. Oj, ty głupi Shira. To chyba jest ten kod. Tylko czemu tam jest 4... Chociaż nie, no 4 cyfrowy kod, jakby nie patrzeć. Ach ty głupku. Ach ty głupku Shiro. Zapomniałem o tym kodzie, że tam był przecież podany. Pewnie dlatego gra nas też nie chciałaby puścić z tego miejsca. Właśnie dlatego, żebyśmy to na 100% odkryli. Dobra. Co to password? 2, 6, 11 i 13. No co, jednak nie? 2, 6, 11, 13. Ej, no bez jaj. Dwa, sześć, jedenaście, trzynaście. Czemu to jest w ogóle set? Czemu to jest set the password? Dwa, sześć, jedenaście, trzynaście. Chyba, że trzynaście. Jedenaście. Sześć. I dwa. Ale też nie. Dobra, ja mam inny pomysł. Skoro tutaj nie możemy się dostać, no myślałem, że to może jest kod, ale nie. Skoro tu nie możemy się dostać, o nie za daleko powiedziałem, to po prostu przejdźmy się po tych pokojach. No bo jak mnie patrzeć, mamy szansę tutaj się przejść. Tutaj nie ma jeszcze. I dopiero od pierwszego piętra zaczynają się jakiekolwiek chyba mieszkania, tak? Tak, numer dwa. W tym mieszkaniu coś się stało. He's getting hold of you. Dobra, oczywiście rodzinka jest pokryta białym nalotem. Jak wszystko związane z tym apartamentem. To samo tu. Przeklikuję wszystko, jak leci. Samo tu. Samo tu. Samo tu. Kurde.
Are you fucking kidding me? Naprawdę tu nic nie ma. No i teraz nie wiem. Dobra, no dwójka jest. Szóstka to jest to. Szóstka to jest pokój muzyka, tak? No to wygląda. Jedenastka już będzie na drugim piętrze, jakby nie patrzeć. Chyba, że ja się, nie wiem, muszę przespać? No spróbuję się jeszcze przespać, być może po prostu sen nam pomoże się wydostać stąd. To no dziwi mnie, dlaczego nie mogę sobie użyć tego padlocka tam na dole. W ogóle nie ma informacji, nie wiem, wydaje się, że to złe hasło, czy coś. Nic, po prostu nic. Prześpijmy się, okej. Okay. Niech będzie. Jest tak cicho i spokojnie. Zapadasz w sen niemalże natychmiast. Mógłbyś spać tutaj na zawsze. Po prostu zapomnij o świecie na zewnątrz i zostań w łóżku. Zarosnę? Zarosnę. Zostałeś częścią tego śpiącego domu. No, czyli tak jak myślałem. Spać nie możemy. Będę walczył, prawda? Ja. Na szczęście wiemy, jak cię rozwalić. Pyk. O, miss. Miss. Czy to był fart? Nie. No kurwa, daj mi iść. Babyś. No kurwa, wtedy Nemaj trafił. Teraz nikt nie trafia. Miałem szczęście po prostu. Dobra, no koniec. O! Gra się wyjebała. F5, żeby setować grę. Świetnie. Jeszcze się gra wywaliła. Coś pięknego. Ej, co, ja teraz nie będę mógł trafić rzeczywiście, prawda? No dobra, na razie nawet z tobą nie walczę. Tam będziesz dalej? 6, 11 i 13, czyli to był też kolejny pokój, w którym coś powinno być. Zróbmy to w ten sposób, pyk! No, nie zdążyłem. I po łebku. Miss. No po łapkach, świetnie. Miss. No nie, Ktonsens, został naszego Ktonsensa. Oho. Sąsiad wystawił język, wygląda na to, że sprawdza zapach tym jęzorem. Spróbujmy go zatokać po ciałku. Może ciałko wcale nie jest takie mocne też. Bo jak widać, no problem jest w tej chwili z tym, że nie możemy trafić. O nie. Tak cofnę. Tak cofnę. Wick. Kurde paja. On raczej nie będzie się z nami tak... Tak, jest to żadna różnica. Dobra, no jest szansa, że go rozwalimy, ale... No właśnie, mówiliście, że można w razie czego gulę podnosić. Nie wolno. Nie wolno guli podnosić, znaczy, o, smoki były na wypad. Też myślałem, że może będę mógł wskrzesić jeszcze raz naszego Ktonsensa. Naszą Ktonsens. Ale niestety nie. 11-13. Jednostka jest tutaj jeszcze. Jednostka to jest pokój z alkami. Jaki jest kod do kurwy nędzy? No i niestety, ale będę musiał chyba przerwać nagranie. I dopiero wrócić do nas, jak mi się uda to ogarnąć. A przynajmniej zabiję tego... katałacha.
Dobra, zaraz do was wracam. Okej, moi drodzy, wracamy już sobie po naszej przerwie. Pokonałem tego dziadygę i wróciłem do Kunia. Zapytacie, dlaczego wróciłem do Kunia? Bo faktycznie przecież, kurde, tutaj były dechy, które dało się przecież chyba rozwalić. Tak mi się wydaje, no bo jednak ta statua jest ciężka. Exactly! Dobra. Zgniłe deski podłogowe ugięły się pod ciężarem posągu. Teraz jest tu ziejąca dziura w ciemności. Oczywiście, że investigate. Jest zbyt ciemno na dole, ale... Sądząc po szorstkich kształtach, możesz to zobaczyć, że to mieszkanie powinno być podobne do tego. Tutaj. Drop down. Zimy. Opa. No właśnie, i to było mieszkanie numer 4. Odblokowałeś drzwi. Dziękuję. Statua konia jest teraz w kawałkach. Co tutaj jest? Dobra. Nie wydaje się być ciężki. A w ogóle zobaczmy, co nasze bebdziki powiedzą. To miejsce. Też kręcić się w głowie? Nonsens po prostu się rozgląda dookoła z otwartą buzią. Wydaje się, że znaczy Clueless, że jest po prostu bezradny. Okej. Okay. Nonsens, jesteś bezradna. Przepraszam. Jest tutaj książka na podłodze z czymś erratic. Co znaczy erratic? A, z czymś chaotycznie napisanym. Znajdujesz dziennik szaleńca. No czytamy. Ja wiem, że pamiętam o tej książce, co mieliśmy czytać. Dobra, gdzie to jest? Hi, sir. Nie. O. Diary. Nie, diary to jest chyba biegunka. Diarrhea. Nieważne. Czytamy. Większość fragmentów pamiętnika to całkowicie nieczytelne bazgroły szaleńca, ale pod koniec tekst staje się bardziej przejrzysty. Ten o księżycu. Znak. W mieście panuje przewrót. Głupcy. Nawet nie wiedzą, co ich czeka. Księżyc nie ma dla mnie żadnej wartości. To tylko znak spustu. Nadszedł czas i on też. Jako, że jesteś moim świadkiem, jestem gotów, mój panie. Przeszedłem przez to tysiące razy w mojej głowie. Pierwsza krew. To ten, który rozmawiał tylko ze swoimi roślinami. Druga krew. Jego marionetki będą świadkami jego ofiary. Trzecia krew. Głupi przechwałek, który właśnie się wprowadził. Czwarta i ostatnia ofiara. Dziewczyna, która trzyma mnie nieśpiącego w nocy. Tak śpiewający, który wydaje swoje ostatnie skomlenie. Żeby ukończyć rytuał, potrzebuje czasu. Pralnie działa jak doskonała kryjówka dla ofiar. W sensie do schowania ofiar. I przysięgam na twoje imię, mój panie. Nasz prawdziwy przywódca. Stulf. Po tym momencie pismo staje się zbyt trudne do odczytania. Dobra, Levi jest znów głodny.
Levi. Coś jest napisane na książce. Z zewnątrz widzisz ludzi bawiących się w środku. Ale kiedy ty wchodzisz, wszystko cichnie. No to jest chyba ten szaleniec w ogóle, który był opisany w reportażu Karin. Od czwórki. Dobra, tylko tak. Pierwszą ofiarą była osoba, która gada ze swoimi kwiatami. Tak? No raczej. Rachel. Rozmawiasz tylko ze swoimi kwiatami, czyli jest dwójka. Chyba dwójka. Chyba nie musimy liczyć kwiatów. Drugą ofiarą był ten głupiec od marionetek. Marionetki były gdzieś chyba tu. Nie. To była ostatnia. Czyli dwa. Dwa. Dwa, 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 dwa. Był gdzieś tu chyba, prawda? 2, 11. 2, 11. 13. 6. 2, 11, 13, 6. Wrzucamy kod. Teraz sobie nie zapomnieć tylko. 2, 11, 13, 6. O ile to na tym właśnie polegało. Bo też nie jestem pewny. Wiecie, to jest tylko mój pomysł. Jak nie, to zaraz bym się wycofam i w razie czego będę od nowa kombinował. Mam kod. Chyba. 2. 11. 13. 6. Oh, yes. Dobra. Otwórz. Środek jest krwawy i odrażający. Po dalszym badaniu zauważasz, że otwór w pralce zamienia się w tunel. Po chwili widać słabe światło w oddali. Przeczołgaj się. Oż ty. Wilgotne powietrze wypełnia tłusty smród. No i tu się już coś znów dzieje. Ciekawego. Nieciekawego się coś dzieje. Clement. Popierdziele. Nie dam się tak łatwo zabić. Gdzie my jesteśmy? Put your hand in it. Okej, okay. Jest to jakiś tajemniczy otwór w ścianie. Sięgasz w środka, znajdziesz blurb. Świetnie. Duct tape. I lawenda. Możemy się tylko przyczołgać. I glass vial, świetnie. Co się tu dzieje? Pierdziele, co tu się dzieje? Dobra, znów. O, Small Things Amulet? Znalazłeś amulet mojej rzeczy. I Mushroom Stew. Cóż to jest? Cóż to jest? O, ten znów heroiny potrzebuje. Widać, że nasi tutaj bohaterowie już definitywnie są głodni. Macie po chlebku. Macie po chlebku. Kur. Powiem wam, że te dźwięki są przerażające. Dobra, na razie nie będziemy udawać tej heroiny. Bo wydaje mi się to bezużyteczne. Wydaje mi się to dość bezużyteczne. Tu chyba tak samo w tych beczkach nic nie znajdziemy. Jezu, co tu się dzieje? Brama jest zamknięta dosyć skomplikowanym mechanizmem. Tu jest zejście. Dobra, schody się tutaj kończą. Wygląda na to, że były tu kiedyś schody,
ale niestety się zapadły w pewnym momencie. Kolejne. Kurwa, znów on. O nie, 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 nope, 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 nope. Zabijcie mnie, bijcie ile chcecie, ale ja się nie dam w ten sposób wejść. Ja se to muszę poklikać. Będę zapisywał jak pojebany. Trudno. Dobra, teraz mogę z tą walczyć. O ile będę musiał, bo w sumie ty nie masz nic ciekawego. Użyjmy masy kija. Wydobywają się stąd jakieś płyny. Tylko, że nie możemy na przykład napełnić. Ja pierdolę. Jakie dźwięki. Uuuu! Tak? Ile was tu jest? Ja pierdzielę. Ja dobrze z nimi walczyłem. Noż ty kurde w dupę węża. No, atakujemy dziada w ten sposób. 541. Jest szansa, że go zabijemy. Nie ma szansy. Ktonsens, nie! Świet. Wyciągnął języczek. Będzie nas smyrał. Idziecie z nim, jedziecie z nim. Dobra. Ktonsens, jesteś pro. Search. Nie, kurde, w dupę, nie. Zostaw ich. No nie, już nie wygram. Dobra, spierdzielamy. Aż tutaj. O, nie ten klawisz. Nie ten klawisz. Jezu, ich jest za dużo tutaj. Ich jest naprawdę za dużo. I zobaczcie, teraz będzie... O, ja wprowadziłem mikro. O, jest head. Dwie butelki wódki. O, to mnie teraz surprise'owało. Dobra, masy key. Co to jest? Liquid wydobywa się z niej. Co tu się odpierdziela? Próbujmy rozwalić to, ale no, raczej mi się nie uda. Dywaj też jest osłabiony. Tam coś jest. Tam coś na górze jest i chciałbym się tam dostać. Masyki. Złota brama. Chuj, wam to coś? Beetle Stone. Jezu, ich jest za dużo. To są te złote drzwi. Niestety nie mamy w nich użytku żadnego. Kurwa, no nie miałem jak uciec. Nie, to bez sensu, koniec. Dead end. No nie ma ucieczki! O, bardzo mis. Noż kurwa, nie da się. Nie da się, nie, kto sens? No. Run forest, noż kurwa, nie, no bez... Dobra, moi drodzy, zróbmy to w ten sposób. Ja się cofnę, bo nie chcę tracić aż tylu ludzi. Na przykład wszystkich. I zobaczymy dalej, co będzie w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Jestem filmu grał do Shira. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Fearhunger 2.2. Termina, więc trzymajcie kciuki. Widzimy się niedługo. Okej, okay, hej!